Moi drodzy, na kanale DM Motors Vlogs, a w dzisiejszym odcinku wymiana grilla na grill od wersji Platinum. No i tutaj jeszcze robimy tak uszczelnienie lamp, gdyż każdy, kto ma Cadillaca STS-a, wie, że te lampy niestety parują. No i tak to wygląda. Jedną lampę już tutaj uszczelniłem, no klei na gorąco poszedł, no niestety prosta technologia, ktoś powie, że prymitywna, no ale to jest najbardziej skuteczny sposób, żeby te lampy po prostu w tym aucie nie parowały. Tutaj jeszcze sobie zrobię taki mały obchód. Możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda wszystko w środeczku. Halogeny, oczywiście kratka mi tam wylazła, ale potem się ją wsadzi. Tutaj jakieś tam instalacje do tych ladzików. No i tak to wygląda jeszcze z boku. Jestem oczywiście u Wojtka w Z Custom Detailing. Wojtek mi tu użyczył miejsca, żeby to zrobić w warunkach ludzkich, a nie tarzać się na zimnym betonie, gdyż już niestety wiek oraz zdrowie na to mi nie pozwala. Moi drodzy, zostańcie ze mną do końca, do następnego wejścia, a jeszcze czeka Was niespodzianka, którą tutaj dla Was przygotujemy razem z Piotrem oraz z Wojtkiem, bo Piotr się niebawem zjawi. To do następnego wejścia. Hej! Witamy na ostatnim wejściu. Cadillac już złożony. Nowy grill założony, wszystko skręcone, zderzaczki, wszystkie wspineczki uzupełnione. Tutaj z Piotrem bawiliśmy się trochę z tą stroną, bo było ciężko przykręcić, ale się udało bez najmniejszego problemu. No i tutaj jeszcze sobie możecie zerknąć. U Wojtka już jesteśmy, zaraz będziemy wyjeżdżali. Tu jest właściciel Piotr Nowak, znany Wam już, youtuber i filantrop. No, no i teraz Piotrze, jak Ci się podoba Twój nowy grill? Bardzo, bardzo super. Bardzo taki jest nowoczesny, wygląda nowocześnie. Czyli auto wygląda nowocześnie, może stanę tak z tej perspektywy, możesz tu Piotrze... Agresywnie. Jest bardziej agresywny. Tak. Powiedzmy, nie ma 17 lat, teraz mój wygląd teraz ma ze 2 lata. Ze 2 lata. A no w końcu 17 lat, prawie będzie staruszek. No. Niedługo 18 będziemy. Tutaj jak widzicie, zawsze nie było osłony. Tej osłony. Brakowało tej osłony tutaj. Założyliśmy osłonę. Jest teraz komplet. Auto już jest kompletne. No taki grill od wersji Platinum. Myślę, że to jest tylko jedyna sztuka w tej chwili w Polsce. Możesz Piotrze zamknąć maskę i zobaczymy, jak on będzie. Jak on będzie wyglądał już. Ło, moi drodzy, jest naprawdę. Mega, ja się tu, sorry, że tak z kadr mi lata, ale musiałem się cofnąć, nie chciałem się przewrócić. Zaraz Wam go wykadrujemy. No, auto wygląda obłędnie. Naprawdę, to auto wygląda obłędnie z tym grillem. Tutaj stary grill Wam pokażę, jak wyglądał. Był trochę taki, już w takim kolorze, takim ala złotawo-srebrnym, bo to było kiedyś chromowane, to potem ta farba chromowana trochę pożółkła. Dlatego z Piotrem postanowiliśmy, że robimy coś, co będzie pasowało do tego auta. I zrobi z niego no, unikat, typowy unikat. Robimy ten samochód na wersję Platinum i tu, jak możecie zauważyć, auto jest w tej chwili no, już wyposażone praktycznie na tip-top, jedynie zostało jeszcze tam parę modyfikacji, które z Piotrem zrobimy, ale o tych modyfikacjach opowiemy Wam w następnych odcinkach. Płaciliśmy pieniądze wtedy za ten grill, mówiłeś? I nie powiem. Tutaj musimy jeszcze zrobić tutaj taką kratkę, bo Piotrowi wyskoczyła, ale to zaraz zrobimy. Za chwileczkę. Tak, to już tylko taka malutka kosmetyka, to zaraz jeszcze zrobimy. I będzie ok. Dobra, to jeszcze coś może, nie wiem, Piotrze, będziemy pod garażem coś jeszcze nagrywać? Jak może coś nagramy. Dobra, no to się jeszcze nie żegnamy, a jakbyśmy nie nagrali, no to zostawcie łapkę i suba. I do usłyszenia. Kłaniamy się nisko. Hej. Mamy na ostatnim wejściu. Moi drodzy, teraz taka sytuacja. Piotr Wam to wszystko za chwilę wyjaśni. Po co wpłacaliśmy pieniążki wtedy w bankomacie? Otóż macie teraz efekt. Właśnie po to wpłacaliśmy, żeby zakupić ten grill od wersji Platinum. Teraz możecie zobaczyć auto w całej okazałości na dworze. To już będzie troszeczkę inaczej wyglądało. Ciemno trochę. Trochę ciemno, ale widać dobrze jeszcze będzie. O, tu z tej perspektywy pokażemy zderzaczek ładnie. Wszystko żeśmy skręcili. Jeszcze tam trzeba parę detali kosmetycznych, takich pierdółek poprawić, ale jest naprawdę
Dobrze, ja Wam pokażę tą różnicę w wersji Platinum. Ten grill ma o wiele większy znaczek niż ten, który jest oryginalnie na grillu. Plus ma piękne chromy i takie plastry, jakby nie wiem, jakby to nazwać plastry miodu. Nie miodu, nie, to są takie prostokątne, takie kratownice ma, która nawiązuje bezpośrednio do starych modeli Cadillaca z lat 70. I późniejszych też. I dlatego z Piotrem nam się ten grill spodobał. I taki grill ze Stanów zamówiliśmy. No i jedyny w Polsce Cadillac STS. Jedyny takim... w Stanach Zjednoczonych grill wysyłany do Polski był. Tak, to był jedyny, który był na eBayu dostępny z wysyłką do Polski. No i takowy zakupiliśmy i taką modyfikację dzisiaj dla Was zrobiliśmy. Mam nadzieję, że Wam się w ogóle film spodobał, że zostawicie jakieś łapki w górę, co nas zachęci do następnych jakichś jeszcze modyfikacji. No a już niedługo będzie modyfikacja na nowych felgach, będą nowe hamulce, założymy nowe felgi, więc auto kompletnie zmieni swój wizerunek. Piotrze, coś jeszcze chciałeś dodać do swojego? Nie zmieni się, cieszę, że mam jedyny samochód z takim grillem w Polsce. I tyle, nie? Co mogę więcej powiedzieć? Tak. Subskrybujcie mój kanał. Pozdrawiam. Dokładnie. I kłaniam się niziutko. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiamy DM Motors Vlogs. I do zobaczenia wkrótce. Hej!